Co pan myśli o maseczkach na zewnątrz? Ja nie wiem, dlaczego pan o to znowu pyta, no bo ja już się jasno wyrażałem na ten temat kilkukrotnie. No i no nie widzę potrzeby, żeby znowu robić z tego gdzieś tam jakieś wielkie nie, show. Nie, o maseczkach nie rozmawialiśmy akurat na zewnątrz, bo założyłem, panie burmistrzu, że burmistrz bardzo też podchodzi sceptycznie do tego tematu. Nie mówię, że to jest złe czy dobre, nie mnie to oceniać. Dlatego też lokalna społeczność jest zaciekawiona tym, jakie ma burmistrz podejście, jaki stosunek do maseczek, nie? Czy te maseczki, zakrywanie nosa i ust na przykład na dworze, idąc ulicą, ma sens? W mojej opinii nie ma. Znaczy ogólnie z informacji różnych, no to zakrywanie ust, nosa maseczką, no to ma być dla ludzi chorych albo dla tych, którzy się opiekują chorymi, a nie żeby zdrowa osoba miała tych masek używać. No tym bardziej, że powinno się to jednak bardzo często zmieniać. Jeżeli ktoś chodzi w jednej masce przez 2 tygodnie, no to chyba raczej więcej sobie szkody robi niż pożytku. No ale no, takie tutaj przepisy gdzieś tam z góry narzucają. No to już jest gdzieś tam dywagacja prawników, znaczy to jest słuszne, niesłuszne. No ja z prawnikami tutaj naszymi też taką rozmowę miałem. No bo można to już do absurdu sprowadzać, no jeżeli wyjdzie rozporządzenie ministra, że mam chodzić w wiadrze na głowie, no to kiedy jest po prostu ta granica, że już można ocenić, że przepis jest absurdalny i że nie należy go stosować. No ale teoretycznie no to musielibyśmy czekać do wyroku sądu. No więc tu... No to już mamy, już no okej, okay, no ale w Polsce nie ma precedensów, no więc tu każda sprawa może być rozpatrywana indywidualnie. No, może, no więc może. Każdy powinien tą drogę sądową przejść, żeby się dowiedzieć, czy tą maseczkę powinien jednak nosić, czy nie. No jest to absurd. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, no każdy ma prawo do swojego prywatnego zdania. Każdy niech po prostu robi, co uważa. Jeżeli ktoś chce nosić maskę, proszę bardzo, ktoś chce się szczepić, proszę bardzo, ktoś nie chce, też powinien mieć do tego prawo. I tak samo powinienem mieć prawo do wyrażenia swojego poglądu. No a to, że jestem burmistrzem, no to przecież ja nikomu tej maski ani nie każę nosić, ani nie zabraniam nosić, więc to już każdy powinien sobie sam ocenić. W miasteczku śląskim nie powstanie punkt szczepień, a był taki w ogóle pomysł, aby, masowy punkt szczepień, był taki pomysł, aby tutaj powstała taka placówka? Znaczy... Była taka sugestia gdzieś tam wstępnie przy tym pierwszym spotkaniu, żeby to też było w miasteczku. Natomiast to była taka dość luźna wtedy rozmowa. Ja od początku byłem jakby sceptyczny co do tego. No, a kto proponował? Znaczy to akurat było takie spotkanie online. Ja wtedy na tym spotkaniu nie byłem, bo miałem inne spotkanie też online. Więc wtedy była na tym spotkaniu pani sekretarz, no i gdzieś tam taka propozycja padła. Już nie chciałbym teraz mówić, kto to tam rzucił. No, to nie wyszło to jakby ze strony gminy, tylko ktoś tam z zewnątrz, że może w miasteczku, przy hucie, no bo to jest takie... Natomiast jeżeli nawet biorąc wszystkich mieszkańców miasteczka, już nie patrząc, czy dzieci, czy dorośli, biorąc całą załogę huty i cały Feniks, zakładając, że to nie są ludzie z miasteczka, no to jest powiedzmy raptem 8 tysięcy ludzi możemy nazbierać. No ale dzieci nie są szczepione do... No wiadomo, no, dlatego mówię, to i tak już jest z górką wielką. Więc tutaj organizowanie takiego punktu, który miałby 200 osób szczepić dziennie, no mija się to totalnie z celem. No to burmistrz ogólnie planuje się zaszczepić, ale jeżeli na przykład za 2-3 lata, bo już wiemy, że burmistrz nie chce się zaszczepić teraz, bo ta szczepionka jest zbyt nowa, to już mi burmistrz kiedyś mówił, ale czy burmistrz planuje się zaszczepić, jak już za 3 lata będą te szczepionki przebadane, bo jeszcze nie są przebadane w 100%. To czy ja nie wiem, co będzie za 3 lata. No, na razie były szczepionki gdzieś tam na grypę, też się nigdy nie szczepiłem, więc... Nie przewiduję, uważam, że to ryzyko, przynajmniej w moim wieku i przy moim stanie zdrowia, to ryzyko szczepionki jest większe niż te ewentualne korzyści. No, burmistrz młody jest, tak? 38 lat, dobrze? Było już, 41 w tym roku. O, to było to 3 lata temu, to się dosyć dużo pomyliłem. Odnośnie nauki zdalnej uczniów, jakie burmistrz ma zdanie? Źle się jakby dzieje, idzie to w złym kierunku, to nauczanie zdalne. W mojej opinii powinno być jak najszybciej przywrócone to do normalności. Dzieci powinny wrócić do szkoły.
takie rozgraniczenie, że przedszkola już puścimy, a podstawówki nie. Na czym się różni siedmiolatek z pierwszej klasy od sześciolatka z zerówki? No idąc tak dalej, no to po prostu, no czym się znowu dziecko różni z trzeciej klasy od tej z pierwszej klasy? Frekwencja z informacji od dyrektorów przedszkoli czy szkół, no to to jest 90-paroprocentowa. Więc, ale że są wszyscy. Jak były otwarte szkoły, no to te dzieci, te klasy 1-3 czy przedszkola, no to praktycznie ponad 90% dzieci chodziło regularnie do szkoły, do przedszkola. To się nie zdarzało nigdy, bo były takie zimy, że jeden był już parę lat temu, że pięcioro dzieci było w całym przedszkolu. I wtedy nie było zamykania, nie było tego wariactwa całego. A teraz 90% ponad frekwencja. Zresztą moja córka jest w drugiej klasie, chodziła do szkoły przez pewien okres i faktycznie tam na tą 25 dzieci to jednej, dwóch osób nie było. No to jest po prostu normalne. No, czasami dzieci normalnie chorują, coś im się tam przydarza, no, ale to nie jest powód, żeby wszystkie miały cierpieć z tego powodu i siedzieć w domach. A jakie jest zdanie burmistrza na temat kwarantanny, izolacji? Jak wiemy, jeden z nauczycieli, z pedagogów ma dodatni wynik testu. Nagle kwarantanna, dzieci są zamykane. Ja nie jestem epidemiologiem, ja mogę mieć jakby swoje prywatne zdanie na ten temat. No i tu... Ja nie chciałbym, żeby to też tam później było wyrywane gdzieś z kontekstu, czy traktowane jak jakoś prawda objawiona, no bo to... No w mojej opinii, no to... Powinniśmy nad tym przejść do porządku dziennego. No, koronawirus jest, był już pewnie wcześniej, bo to nie jest wynalazek sprzed roku, tylko przecież koronawirusy jako wirusy, no to były odkryte już kilkadziesiąt lat temu. No i powinniśmy po prostu traktować tak każdą inną chorobę, grypę, anginę czy inne rzeczy. Są dużo groźniejsze choroby, żółtaczka czy inne. Też można się zarazić i nikt nie robi z tego afery. Tak. Biorąc pod uwagę koszty, jakie jako społeczeństwo ponosimy, no to one są niewspółmierne do tej tragedii. Znaczy do tej choroby, która jest teraz przez COVID. Bo są więzi rodzinne porozrywane, są problemy właśnie psychiczne osób starszych, dzieciaków. Firmy upadają, ludzie tracą dobytki życia, i to jest w imię wszystko, żeby tam te kilka, nie wiem, promili ludzi uratować. Wiadomo, każda śmierć jest wielką tragedią i naprawdę współczuję osobom, którzy stracili swoich bliskich, no ale idąc tym tropem, no to my byśmy musieli wszystkiego zakazać. Nie można by jeździć samochodem, no bo ktoś może zginąć w wypadku. Nie można wychodzić, nie wiem, do pracy niebezpiecznej w rolnictwie, w górnictwie, no bo ktoś może zginąć. No to celem życia nie jest przeżycie. My musimy z tego życia w miarę normalnie korzystać. To, co teraz zostało zrobione, to moje wyjątkowe jest zbrodnia, że rok życia został ludziom wycięty. My nie żyjemy 300 lat, ani 500, tylko kilkadziesiąt, nie wiem, 70, 80, czyli 1/20, czy tam 1/80, różnie to... Bo ktoś może z tych starszych osób, może to były jego ostatnie święta wielkanocne. No a tak. A siedział w domu zamknięty sam i wystraszony. No wiele osób umiera przez to, że są powikłania też po covidowe, ale są też ogólnie inne choroby, że nie są leczeni, że no to późniejsza jest diagnoza. Wiadomo, no, że to jest to, że ludzie po prostu nie są diagnozowani, no my się z tym teraz jeszcze będziemy przez wiele lat borykać. Nie, w mojej opinii dopiero jeszcze tych śmierci takich, które gdzieś nie będą nagłaśniane i pokazywane w tych statystykach, tych liczbach codziennie podaje ministerstwo, będzie dopiero przed nami jest duża fala. No tak, dlatego mówię, to, że osoby nie zostały zdiagnozowane odpowiednio wcześniej, czy nie poszły do lekarza, bo nie można było, albo były wystraszone i nie chciały, no to po prostu no, to są te wszystkie tragedie, te nadmiarowe śmierci. Znaczy nie chciały, też przychodnie były przez długi czas zamknięte. No, ale to różnie tutaj bywało. No, część osób po prostu siedzi wystraszona i nigdzie się nie rusza. No i
dane te statystyczne z naszego USC no, są zatrważające. W zeszłym roku było 118 zgonów w miasteczku, co nie było takich lat, żeby 80. Jak już 80 było przekroczone, to już był zły rok. Mieliśmy 118. 118? A jak to wyglądało w poprzednich latach? No mówię, no nie przekraczało 80. W poprzednich latach nie przekraczało 80, a teraz było 118. No teraz, w 2020 roku 118. Tak, na ten, dzisiaj mam akurat, bo wczoraj rozmawiałem z kierownikiem USC, w tym roku mam już 42 zgony w miasteczku, a 16 dzieci się urodziło. Na 3,5 miesiąca.